Cześć, jestem Tomek z Ługi z Rekord. Dzisiaj prowadzimy o funkcjach abletona, które mam nadzieję oszczędzą ci masę czasu, tak jak oszczędzają mi na co dzień, bez różnicy, czy tworzysz muzykę, czy ją nagrywasz, czy po prostu robisz mix i -y mastering. Mam nadzieję, że te funkcje w każdym z tych wypadków ci pomogą. Także zaczynajmy. Dobrze, pierwszą z naszych funkcji jest dodać ciszę. I o co chodzi? Nieraz mamy projekt w Abletonie, czy to mix, czy to gdzieś nagrywamy, i byśmy chcieli dodać może troszeczkę ciszy, bądź uzupełnić czymś tą ciszę, jakimś przejściem, czy coś tutaj wstawić. I zazwyczaj, żeby zrobić tą ciszę, jak już mam taki dosyć duży projekt, bym musiał wszystko jakoś mądrze chwycić. To nie jest takie łatwe i na oko gdzieś to przesuwać. To nie jest optymalne. I możemy zrobić to funkcją add silence, czyli dodaj ciszę. Zaznaczamy, ile chcemy ciszy. Możemy sobie tutaj zaznaczyć bez różnicy gdzie. Idziemy do funkcji create i dajemy insert silence. I zobaczcie, od razu mamy tutaj ten jeden takt ciszy. Możemy go sobie uzupełnić, a wszystko nam się, cały, cała aranżacja naszego projektu nam się przeniosła. Im macie większą sesję, tym bardziej ta funkcja wam się przyda. Teraz już wrócę. I oczywiście możecie sobie tutaj zrobić większą ilość dodania tej ciszy, to już zależy od Waszych potrzeb. Teraz na przykład możecie sobie przykleić tutaj zwrotkę, refren, zmienić aranż dla artysty takim prostym właśnie trikiem. Kolejna funkcja, która też czyczy się właśnie takiej zmiany aranżacji, która się przyda właśnie w każdym przypadku, to jest właśnie duplikacja czasu. i Teraz jesteśmy w innym na przykład przykładzie. Ktoś mówi, że mamy refren, ale ktoś chciałby, abyśmy ten refren przedłużyli dwa razy. I dajmy, że to jest ten refren. No i co ja teraz muszę zrobić? Muszę to odsunąć wszystko, złapać, jakoś mądrze to odsunąć i teraz dopiero zduplikować ten refren, co też znowu nie jest optymalne. I co my możemy zrobić? Możemy zaznaczyć czas, który byśmy chcieli zduplikować, iść do Edit i wybrać Duplicate Time. I teraz zobaczcie co się stanie. Jak widzicie mam zastanczone tutaj ten bas, teraz akurat tutaj. I to jest długość, na którą zduplikuje mi się wszystko co było w tym czasie. I zobaczcie, ten refrendajmy, jest już dwa razy dłuższy, a wszystko co było zanim się bardzo ładnie przeniosło wszystko w czas. Także zobaczcie, przed, zanim to zduplikowałem jest jedna taka Tutaj porcja czasu i teraz jak dam Duplicate Time, to po prostu jest ona dwa razy dłuższa i od razu mam drugi refren, na przykład wstawiony, bez problemu i to zajęło sekundę, a nie przestawianie, może jakaś automatyzacja Wam się wywali w Abletonie. Jest to o wiele szybsza funkcja. Kolejną rzecz jest to, że możemy dość fajnie manewrować automatyzacją. Zobaczcie, zazwyczaj znaliśmy automatyzację w Abletonie, że ona po prostu jest i możemy ją w każdą stronę wyginać w taki dosyć bardzo liniowy sposób. A co, jakbyśmy chcieli troszeczkę zgładzić? Zobaczcie, wystarczy, że ja na mojej klawiaturze przytrzymam alt i koło mojej strzałeczki pojawia się taka y, mała parabolka, y, taka kreseczka zaokrąglona. Dzięki temu, trzymając alt, na przestrzeni właśnie jednej takiej zmiany automatyzacji mogę ją wygładzić, czyli mogę ją Troszeczkę tak zakrzywić, co tak naprawdę otwiera nowe możliwości pisania różnych automatyzacji, nie takich typowo liniowych, ale że coś po prostu przechodzi bardziej intensywnie czy bardziej łagodnie. To może Wam się przydać właśnie pisząc automatyzację. Po prostu przytrzymujecie ALT i to wszystko. Funkcję, którą niedawno poznałem, a również mi się przydaje, to odwrócenie MIDI. Wiemy, że możemy tak naprawdę w bardzo prosty sposób odwrócić audio, ale jak to działa z MIDI? Wystarczy, że mamy tutaj klip MIDI, muszę w niego wejść i muszę zrobić go dwa razy dłuższy. Czyli tak naprawdę najprościej jest mi złapać dwa razy dłuższą długość i używam skrótu Command bądź Ctrl J. I teraz ta ścieżka jest dwa razy dłuższa. Może to jest też dla Was jakiś nowy trik. Teraz przenoszę tą moją sekwencję MIDI tutaj i aby odwrócić to MIDI, wystarczy, że Chwycicie jeden z tych tutaj znaczników, chwycicie go i muszą być wszystkie nutki zaznaczone w tym momencie. I zobaczcie. Idę, 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 idę i odwracam całą sekwencję MIDI i ona jest teraz tak jakby odwrócona. Docelowo tak brzmiała. Teraz po prostu zaznaczam. Biorę ten znacznik i odwracam po prostu moje MIDI. Jest to rzecz, która w kreatywny sposób może Ci się, myślę, na pewno przydać. No i kolejna, jedna z prostszych dzisiejszych funkcji, i ostatnia, która naprawdę przyspiesza mi masę czasu, to. Nieraz jest tak, że chciałbym sprawdzić, jak coś brzmi bez danej rzeczy, na przykład, jakby ten fragment brzmiał bez basu, ale nie jestem tego pewny. No to zazwyczaj to usuwamy to coś, ten, ten kawałek. Ale jest prostsza metoda, bo tak naprawdę jak coś usunęliśmy, później może coś tam robimy, ale chcielibyśmy do tego wrócić, może tam była jakaś inna melodia, na przykład basu czy czegoś innego zapisana, i ciężko nam do tego wrócić. Dlatego najlepszym Waszym przyjacielem teraz jest klawisz 0. Klawisz 0, deaktywuje klip, ale on cały czas zostaje. On nie będzie grał w tym momencie. Posłuchajcie. Nie ma go tutaj. Ale jednym kliknięciem ponownym 0, ja ten klip przywracam i on znowu jest w pełni dostępny dla Was z tą melodią, która była tam zapisana. To oczywiście działa na perkusji, na innych wszystkich elementach. Dzięki temu bardzo szybko możemy sprawdzić, jak coś brzmi. Bez danego elementu, bez po prostu bania się, a gdzieś to usunąłem, a teraz tego nie chcę, to ja sobie gdzieś to przerzucę na koniec sesji, żeby zostało na później. Nie, wystarczy zaznaczyć, kliknąć zero i to na tyle. Także ja ze swojej strony mam nadzieję, że te funkcje gdzieś Ci pomogą Abletona, przyspieszą Twoją pracę, a jakbyś chciał się dowiedzieć dosłownie wszystkiego na temat Obletona, od podstaw, jak go używać, jak go używać go w zaawansowany sposób, to zobacz nasz kurs dotyczący właśnie obsługi programu Ableton. Także to tyle, trzymaj się, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!